Na szybkiego. Witam wszystkich. Macie sygnał PWM, pompa działa. Tak jak jeden z widzów podpowiedział w komentarzu, dziękuję mu za to. PWM dla pompy Sprisan działa tylko i wyłącznie w fazie defrostu. Widzicie, wszystkie 5 kontrolek świeci. Podłączenie kabla do PWM-u mamy czerwony i czarny. Czerwony to jest PWM, a COM to jest masa. Kurde, dziwne, bo już skończyło defrost, pompa idzie normalnie, a kontrolki dalej świecą, czyli on potrzebował wzbudzenia tej pompy, wysłał sygnał. Ech, 31 i 4. Nie no, pompa idzie normalnie. Nie ma już defrostu. Czyli pompa potrzebowała wzbudzenia. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tym wszystkim, ale zdurniałem po prostu. A teraz jest sterowanie cały czas. Pompa idzie. Myślałem, że zgasną te kontrolki. No ale działa. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Dobrze właśnie, żeby było to wszystko skonfigurowane tak, jak ma być, jak producent sobie zrobił płytę główną, sterowanie, żeby te pompy były dobrane do urządzenia. W momencie defrostu pompa potrzebuje maksymalną prędkość obrotową wirnika, żeby jak najwięcej cieczy w odwróconej fazie przerzucić na wymiennik, żeby szybko nastąpiło rozpuszczenie tego lodu, który jest na wymienniku. I po to jest ten sygnał PWM, że pompa ciepła zarządza sobie prędkością obrotową. Nigdzie tego w instrukcji nie ma. No i jeden z użytkowników w komentarzu właśnie napisał, że uruchamia się u niego tylko w momencie defrostu sygnał PWM, wysterowanie pompy. Ale defrostu już nie ma, kontrolki świecą. Zobaczymy. Nagram coś więcej, jak będzie po prostu kolejny defrost, ewentualnie już te kontrolki nie zgasną, będą się cały czas świecić. Jeden komentarz był taki, żeby podłączyć sygnał wyjściowy PWM, ten żółty, ten żółty kabel z pompy, żeby podłączyć właśnie pod PWM. Ten kabel służy do informacji zwrotnej o prędkości obrotowej wirnika pompy, ale tego się nie stosuje w większości przypadków, dlatego to nie działa. Było tak podłączone, w momencie kiedy weszła pompa w fazę defrostu, na żółtym kablu było tak, jak sugerował jeden pan w komentarzach, to podłączyłem i zostawiłem tak, i to nie działało. Tutaj było w fazie defrostu i świeciło się ostatnie ustawienie.
pompy. No i przepiąłem kable, szybko przelutowałem, mam tutaj lutownicę. No i od razu kontrolki się zaświeciły. Czeski film. Co za konstrukcja. Nie można normalnie czegoś zrobić. Ci konstruktorzy to są niedorozwinięci. Nie wiem, soft w sterownikach aut jest spaprany. W sterownikach pomp jest spaprany. Wszystko jest na opak. Nie wiem, programiści po prostu idą w inną stronę. Już nie ma nic normalnego, tak jak kiedyś było. No ale jest co jest. Trzeba to ogarnąć, żeby działało. Cieszę się, że uruchomiła się ta pompa, pracuje. Współpracuje z pompą ciepła, tak? Bo o to właśnie chodziło, po to ją kupiłem. Jakbym chciał zwykłą pompę bez modulacji prędkości obrotowej, no to bym zwykłą założył, tak? Ona jest może nie tańsza, ale energooszczędną pompę mam tam leśną, tą elektroniczną. To ona więcej kosztuje niż ta IBO, na 500 kosztuje. Ta IBO kosztuje 360, 70 czy 80, nie pamiętam, plus do tego osobno właśnie ten kabelek trzeba kupić sygnału PWM, bo jego w zestawie nie ma. Także musicie to wiedzieć, że jak będziecie kupywać taką pompkę, myślałem, że ona jest zepsuta. Myślałem, że nie działa, bo coś jest nie halo, że źle podłączyłem czy co, ale on od początku nie działał. Dopiero w momencie, kiedy jeden z widzów napisał właśnie w komentarzu, że pompa uruchomi się w momencie defrostu, wysterowanie PWM wtedy będzie działać. No i faktycznie. Także dziękuję bardzo za podpowiedź. Dalszy etap to będzie konfiguracja sieci Wi-Fi. Czekam na instrukcję, jak to skonfigurować, bo ponoć sprzedający pompę ma taką instrukcję do tego i z tego, co mi przekazał, to procedura działa poprawnie i ludzie korzystają z tego, z tej opcji ustawienia. Aplikacja na telefon działa rzekomo. Także zobaczymy, jeżeli uda się to skonfigurować, no to przedstawię Wam to w następnym filmie. O, jeszcze leży drugi kabel PWM. Zakupiłem dwa. Nie wiem, jak to zrobiłem. Przez przypadek kliknąłem. Poszły dwa. Nówka sztuka. Także pompa jest ok, wszystko działa, tylko instrukcja obsługi jest nie do końca czytelna urządzenia, ale tak w większości przypadków była, ze wszystkim tak widzę jest. Trzeba samemu podchodzić, co jest 3, co jest 5. Żebyście nie tracili na to czasu, to ja udostępniam tą wiedzę, bo idzie okres grzewczy i nie ma co marnować tego czasu. Na takie pierdoły oczywiście. Żebyście nie popełniali błędów tych, co ja popełniam. Nawet instalatorzy nie wiedzą, jak to skonfigurować. Bo z tego, co mi wiadomo, to już nie jeden po prostu wyłożył ręce. Powiedział, że pompa jest uszkodzona. Bo pytałem kilka osób, także to nie jest taki prosty temat. Ja nie jestem instalatorem, tak? Ja to robię wszystko we własnym zakresie. I co wam przekazuję, to możecie z tego skorzystać. Mam tutaj schemat trójfazówki tej pompy ciepła. I tutaj wam pokażę, jak podłączyć na schemacie. Mamy COM. Ostatnie krańcowe wyjścia F. Mamy port COM, czyli masa idzie. PWM signal. Tutaj pod te dwa skrajne wyjścia podłączamy właśnie wysterowanie pompy.
W zestawie w pompie ciepła jest długi kabel, taki z 5-metrowy. Czujnik temperatury do zbiornika ciepłej wody użytkowej i właśnie ten kabel. Nie, kabla nie ma, przepraszam. Kabla nie ma i jak widzicie, ja sobie dokładałem kabel. Trzyżyłowy kupiłem, bo to był kabel też do zasilania pompy. Zrobiłem sobie taką mówkę tutaj. I z pompy ciepła jest podłączone zasilanie pompki obiegowej, bo to jest tylko sygnał COM i PWM. To podłączamy pod ten cienki kabelek tutaj, co mamy osobno w pompie. Podłączamy czerwony i czarny. Macie nawet czerwony wejście, black masa, czyli masa idzie pod COM, a tu pompę mamy. Pompa obiegowa, czyli fazowy przewód pump pisze i neutralny, bo te dwa zaciski mamy zasilanie pompki obiegowej. Prostota konstrukcji, nie ma nic skomplikowanego. Uziomu tutaj nie ma, ten trzeci kabel jest niepodłączony. Pompa obiegowa. Tutaj nie ma wyprowadzenia uziemienia. PE ochronnego nie ma. To wszystko na dziś i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.